No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest ze mną Aga. Cześć. No i dzisiaj ogólnie mamy dość bogate plany. Jak widzicie tutaj trochę się zajęliśmy naszym, tak jakby, no naszym miejscem zamieszkania, gdzie tu będziemy mieszkać, naszą działką. Pokażę wam na minimapce, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj jak widzicie takie białe połączenia, to jest ścieżka, którą zaraz pokażemy wam. Tutaj mniej więcej musiałem górę też zrównać, to nie miałem pomysłu, jak to zrobić, ale ohydnie to wygląda, nie będę kłamał. No i tutaj takie żółte punkciki, jak widzicie, to jest oświetlenie żywopłotu. Z tego co widzę, nie skończyłem do końca tego, bo tutaj kawałek został, ale dobra. Aga już widziała właśnie te ścieżki. Tutaj jest ścieżka zrobiona do domu, ścieżka tutaj do naszej hodowli. Farmy. Kurwa, to jakoś tak to miało być. No i co, no tutaj widzicie, jak to mniej więcej wygląda, ten żywopłot, tutaj ta górka ohydna. No i jeszcze jeszcze Agnieszce nie pokazywałem. Agacie, kurwa, jakie Agnieszce, No. Się wyjebam teraz. No i troszkę. Dobra. Już szykuje na mnie broń, widzę. Dobra. To teraz. O, kurwa, potem dom będzie płonął. Dobra, teraz pokażę tym, czym się w dużej mierze zajmowałem. Dużo nie jest zrobione. Ja chciałbym, żeby przynajmniej jedno pomieszczenie było zrobione, więc chodzimy w dół. O, nie widziałam tego wcześniej. No, tu. I tu będziemy mieli takie zejście do ważnych dla nas pomieszczeń. I tu potrzebuję waszej rady osobiście, bo nie wiem, czy ewentualnie tutaj zamiast takie pojedynczego nie zrobić potrójne. Tam są moje śmieci, już nie było miejsca na górze, żeby je wyrzucać. No i ogólnie to jest takie pierwsze pomieszczenie, od którego będą odchodzić kolejne trzy pomieszczenia. Tam, gdzie teraz Aga poszła, to... Jezus, ile ty żeś tu wykopał. Właśnie tu, gdzie Aga poszła, to tu będzie magazyn. Magazyn jest robiony 25x25. Wysokości nie liczyłem, po prostu maksymalnie do góry, że już więcej nie można. No i tak mi się wydaje, że w ciągu tygodnia raczej magazyn skończę, bo chcę go mniej więcej w takich barwach, jak tutaj jest ta ściana zrobiona. Takie będą ściany. Podłoga nie będzie w takich wzorach zbrzozowych, tylko będzie w tych u góry. To nie wygląda. Ale zobacz u góry ten kolor. Na magazyn będzie się lepiej komponować. Nie, tak jest ładniej, bo jest jaśniej. No dobra, no to niech jej będzie, no. Dobra, to zrobimy taką podłogę. No i tu jeszcze mówię, będą dwa pomieszczenia w tą stronę, ale już mi zabrakło czasu wykopywać. Tu jeszcze pomyślę o jakimś, nie wiem, na przykład fontannie lawy po stronach, albo żeby woda spływała za szkłem. To się wszystko oczywiście poprawi dekoracyjnie. A powiedz, jak... Raczej nie z drewnianą podłogą. No to po prostu gdzieś tak dwa klocki wyżej, z tyłu, zablokuje i będzie tylko na przykład trzy tutaj. Tu i tu tylko. Takie, wiesz, trzy paski. Adidaski. No. Jak ci się podoba ta ścianka tutaj? Fajnie. Fajnie zrobione, no. Miały być takie wrota, ale no nie wyszły. Nie, czemu? Jest spoko. Tylko tu jest japa. No wiem, że tu jest japa i to jeszcze też będzie wszystko robione, ale mówię, najpierw chcę wykopać ten magazyn. I moi drodzy, doradźcie mi, czy mam jeszcze wywalić tą ścianę i zrobić takie potrójne wejście? Bo wydaje mi się, że osobiście to będzie lepiej wyglądać niż teraz te pojedyncze. No jest trochę klaustrofobicznie. No. No i ogólnie myślę, że zrobię takie trzy oddągi identyczne w każdą stronę. No i w sumie tyle z takich rzeczy porządkowych, które się zmieniły na serwerze. A teraz pójdziemy po wodę, bo dzisiaj się wybieramy do Twilight Forest. O matko. Dzisiaj wybierzemy kolejną krainę, zaczniemy dążyć... A nie, jeszcze jednej rzeczy wam zapomniałem wspomnieć. Ja jeszcze jej nie mam na sobie nałożone i bardzo was będę prosił, abyście podali nazwę tego. W sensie, no jak mają się nazywać te mobki, bo my je możemy nazwać. A konkretnie, poza live'em, bawiłem się w szukanie tych dungeonów w niebie, nie? No i znalazłem naszych kompanów. Nie będziemy już potrzebować w ogóle pochodni, bo cały czas będziemy mieli oświetloną drogę. Dawaj, aktywuj tego mobka. Jak chciałam to zrobić? Naciśnij E.
I masz na samej górze plecak, pierścień i monety. No. Weź te akcesoria. Jakie plecak, pierścień i monety? No masz ogólnie u góry napisane tak jakby akcesoria. Inaczej. Dobra, no. Nie chciałam pytać. Już wzięłaś ten taki fioletowy pierścień, tak? No i teraz... No po prostu macie się otworzyć... Jeszcze raz. Kliknęła się, tak? No. I masz ekran swojej postaci. Tak. I teraz jak spojrzysz u góry na monitor, masz trzy tak jakby odnośniki. No, mam akcesoria, no. No, no i dobra, no i jak już masz tego mopka, go ci go wyrzuciłem. Kompaniem, no, dobra, no. No okej, okay. No i mamy nasze tutaj mopki i czekamy na pomysł, jak nazwać je. Wymyśl dla nich jakieś fajne nazwy, tak żeby pasowało. Nie, żeby mój był różowy. Ale tu nie ma niestety barwienia tego. Chociaż... Nie, możemy tylko zmienić im nazwę. No, no i mówię, teraz jak tego, będziemy chodzić gdzieś w ciemne miejsca, to my się o nic nie będziemy bali, bo my będziemy wszystko widzieć, wy będziecie wszystko widzieć. No i w sumie tyle, to było najważniejsze, nie? Dobra, Aga, jesteś mniej więcej spakowana? Tak. Dobra, to lecimy teraz po wodę. No i ta dziura... Masz wiadra? Mam dwa wiadra, mam. No i ta dziura tutaj jest głównie zrobiona po to, że właśnie w tym miejscu będzie stał portal do Twilight Forest. Wiedziałam. Oj, niebo trochę będzie przeszkadzać. No, więc idziemy teraz po dwa wiadra, żeby zrobić nieskończone źródełko lawy. No i weźmiemy oczywiście... A znalazłam Martę. A Marta tam się topi już od jakiegoś czasu. Ja mówię do niej, że ona jest czysta, ona dalej się kąpie. Już drugi tydzień leci. Może ma jakieś kompleksy? Dobra, chyba wiesz, o jakich kompleksach myślałem w tym momencie. Weź. Dobra, więc wylewamy wodę. Cyk. Czekaj, ja ta już chcę wskoczyć. Dobra. No poczekaj. I czyni honory. Wrzucisz diament tam do środka. No. Zobaczymy, czy zadziała. Okej. Okej. Pali się mój ten. A spoko, ja ci powiem tyle, oni nam jeszcze nie raz będą wchodzić przed ekran, że nie raz tymi naszymi mieczami oberwą. Jak oni nawet zginą, to spokojnie, po chwili się znowu respią. A jak ja mogę teraz naprawić mu HP? Ale po co masz mu naprawić? Weź go zabij. On zaraz się znowu pojawi. No nie. Chodź spać. Dobra, to jeszcze pójdziemy spać i zaraz pójdziemy do Twilight Forest. I oczywiście... Teraz u mnie na Twilight Forest na live'ach nie dość, że będziemy tak kopać pod ziemią, robić te pomieszczenia, to jeszcze będziemy szukać bossów z Twilight Forest, bo teraz zaczyna się u nas tak jakby kolejny etap w grze. No i będziemy po prostu zwiedzać te doliny, nie? A Twilight Forest ma naprawdę piękne krajobrazy, ma piękne widoki. Więc na pewno wam się spodoba. Wzięłaś jakieś żarcie? Tak. Okej, to wskakujemy. Uiii! A no tak, musi się załadować, to jest serwer, a nie single. Że od razu mnie też teleportuje. Najpierw ci się musi wczytać. No. Czemu to jest noc? No tam... A nie, to nie jest. Tam jest trudno ogólnie określić, czy jest noc, czy nie ma nocy. Gdzie my jesteśmy? W jakimś drzewie. Jezus, bym znowu wpadł. Tu są grzyby. Tak, to są grzyby. I z tego co pamiętam, jak masz... O, twój się teleportował. Zajebiście. Spróbuj się kierą, czy możesz w ogóle skopać to. Poczekaj. A ci się jeszcze świat ładuje? Nie. Takie dość dziwne... Robię waypoint. O, to jest dobra myśl. No mogę. Okej. Okay. My to nazwiemy portal. O, jeszcze jaki taki chamski czerwony kolor, taki pełny krwi, agresywny. Weź. Dobra. No i moi drodzy, tak. Naciskamy escape. Wchodzę oczywiście w osiągnięcia.
Tu mamy Ether i mamy Twilight Forest. Jak to bywa Twilight Forest? Chociaż widzę, że tu nam dokładnie nie pokazuje. Chyba nie, niestety. Ja, naprawdę. Twilight Hunter jest. Jak już jesteśmy w Twilight Forest, musimy zabijać bossy. I pierwszym bossem, z tego co pamiętam, jest... kurwa mać, jak on się nazywał? Taki wąż w labiryncie. Hydra jest czwartym albo piątym bossem. O, jak go spotkamy, to wam go pokażemy, no. Ta już poleciała gdzieś piździec, zostawiła mnie. Zombie, ja poluję. Aha, polujesz. Zombie. Co to? A, wewiórka. Nie, to. A to? A z tego patyki Boże, dropią. Nie. Tak. A widzę, że tu jest dość dużo wrogów. Się zastanawiałem, czy my już nie trafiliśmy na jeden z jakichś tego. Tu? Aha, tu jest ogólnie kanion. Dobrze wiedzieć. Dobra, ale my nie przyszliśmy tutaj po to. O, jakie ładne. Gdzie jesteś? Tu? Słyszę gdzieś darmo zjadów. No ja też. O! Dobrze, że są na jednego hita z tego miecza. Dobra, w sumie tam nie idziemy. My idziemy na zewnątrz. A chcecie na przykład odcinek z kopalni, znaczy z kopalni, no z podziemi w Twilight Forest, to napiszcie w komentarzu. Może coś pomiędzy odcinkami załatwimy takiego. Dobra, a my tutaj musimy... O, a tam co to jest? Tu jest pewno też jakoś pełno nowych rzeczy, które zostały dodane, od kiedy ja ostatni raz grałem. Więc też nie wiem. O! I właśnie tego szukaliśmy. Mamy labirynt z pierwszym bossem. O, oh, Jesus. Nie ma tu co się bać. Kurwa, ja nie mam łuku. Dobra, ja mam co się bać. Ja mam łuk. No to będziesz w niego strzelać. Dobra, mogę tą ścianę w ogóle przebić? Mogę. No i dobra. A pierwszy boss nazywał się Naga. Musisz celować mu w łeb ogólnie, nie? No szybko padnie. I dobra. Masz achievementa zaliczonego. Ja potrzebuję to, co ci dropną na chwilę, wiesz? A co? Bo muszę tego achievementa też aktywować, żebyśmy mogli potem na kolejne bossy chodzić. Okej, główka. I coś jeszcze. Powinienem mieć. Nie. W ogóle tak, zobacz. Okay. O, to też może być. A weź mi wyrzuć wszystko, co on dał. Czy to tyle? Ja nie wiem, co on dał. Czekaj, bo się nie zabijam. Okay. Dobra, a patrz, bo mamy to trofeum. No i szmarek, i to wszystko. Okej, okay. Patrz, mamy to trofeum, nie? Mhm. To patrz, co potem możemy zrobić z tym trofeum ogólnie. Każdy pokonany boss to takie coś. Możemy taką główkę sobie zrobić. Więc na pewno będziemy zbierać te główki z tych bossów i jakieś specjalne pomieszczenie ewentualnie jeszcze wymyślimy w podziemiach na... No na te nagrody, nie? Żeby to jakoś fajnie wyglądało. No. Dobra. No, cześć. Okej, okay, wejdźmy na osiągnięcia. Jaki jest teraz kolejny boss? Ale czuję się oszukana, bo to wcale nie jest labirynt. Powiedziałem labirynt? Tak. Dobra, to labirynt jest w późniejszym etapie. Znaczy, jest tak jakby labirynt, że pełno jest pająków zielonych. No i ogólnie nie możesz ani kopać w tym labiryncie, ani nic, bo po prostu jak oprzesz się o te krzaki, to te krzaki cię biją. Nie. Ale to zobaczysz. Osiągnięcia, zobaczmy, co jest kolejne. Nie Ether, Twilight, okej. Okay. Jest jakiś listek, ale nie o to chodzi. Quest RAM, what is missing? Coś... Handsome of the local wild fight. Twilight Hunter. Fucking bitches, co jest?
Twilight Forest. Nie no, to są od komputera rzeczy. Dobra, w sumie i tak musimy najpierw odnaleźć, żeby wiedzieć jak to wykonać, więc... Więc na razie i tak zwiedzamy. Dobra. Ogólnie mapkę chyba widzicie w prawym dolnym rogu u mnie. O, patrz jakie grzybolce te białe. A te to już chyba nie będą reagować tak samo. Tak, że się będą całe te? Całe ścinać? Nie, chodzi mi o te, wiesz, bo te już ścinałaś. Te ciemniejsze. Co? Te z liściami. A drzewo? No. A nie, to się nie ścina. Okej. Okay. Mech. Mech. O, tam jest jeszcze chyba jakaś konstrukcja. Są jeszcze takie wyjebane ogólnie tutaj drzewa do góry. Ale widzę, że ich tu nie ma. Chyba stąd też? Chyba. Tu coś było? O, studnia. Nie, nie masz tu po co płynąć, jak chcesz płynąć. Nie, nie warto. Nie? Ja wypływam z tej studni. Nigdzie nie płynę. Ale mówię tak, jakbyś miała wskoczyć, jakby co. Dobra. Tam jest kolejna studnia. A ty ominęłaś to drzewo? Jakie drzewo? No bo ogólnie tu jest... jakieś duże drzewo. Nie skopuj je kilofem, bo se kilof od razu rozwalisz. No dobra. A czy się do niego podchodzi, czy... Ja cię ogólnie próbuję najpierw dogonić, wiesz, bo tak wyleciałaś do przodu. No, jeszcze trzeba żarcie. Trzeba było nie wskakiwać. Tu. No ja cię kurwa gonię, a ty nie poczekasz, tylko mnie jeszcze bardziej spierdalasz, nie? No bo... No. Dobra. Ogólnie trafiliśmy do strasznie takiej tego... gęstej doliny, widzę. O. Tam jest niebieska wołna. Poczekaj. Co jest? Znaczy... Patrz. Niebieski. A ty wiesz, że... A ty wiesz o... Kurwa, miałem głośniej nie zapijać. Czemu? Bo jak masz nożyce, to są normalnie barany i tego, nie? Więc je możesz je ostrzyć. Ale ja mięsa też chcę. Okej. Okay. Ogólnie w późniejszym etapie spotkamy taką wielką kozę. I będziemy musieli zebrać wszystkie kolory tęczy. I po prostu na tą owcę włożyć, żeby dostać takie zajebiste prezenty. Ojej, z siekierą na niego, ojej! No. Dobra, to... Zbieram kolory tęczy. Okej. Okay. A ja próbuję znaleźć coś tutaj nowego. Coś jeszcze ciekawego, ewentualnie tych bosików poszukać. Naprawdę się nie spodziewałem, że my do takiej doliny trafimy, na zasadzie, że będzie aż tyle drzew. Ja tu więcej widzę grzybów niż drzew. No to ma coś imitować. O, widzę jakąś łąkę. Okej. Okay. Ogólnie już słyszę zombiaki. A właśnie, to drzewo miałem zwiedzić. Idziesz ze mną zwiedzić to drzewo? Jakie drzewo? Bo do tego drzewa można wejść, z tego co pamiętam. A, zobacz, nawet pleśń jest na tego. Na drzewach. O, cześć. Teraz mogę chyba zabić, nie? Nawet wtedy mi chyba się wbije achievement, no. Dobra, a to byleby nie skopywać tego. Nie skopywać siekierą. Słyszysz? No. To piszczące możesz zebrać ogólnie. Bo to są świerszcze, czy coś takiego. Na świetliki. Na świetliki też. To już ich pozbierałam trochę. Aha. Tu się nie da wejść. Okej. Okay. To ogólnie weź tutaj się oprzyj. Na tym konarze tu. I kliknij sobie teraz E. No. Czekaj, to najpierw ja se przeskoczę obok. Bo chcę, żebyś wiedziała, jak tu jest ciemno bez tych tutaj naszych towarzyszy. Mhm. To kliknij sobie E. No i powinnaś mieć odpalony ten ekwipunek, gdzie widzisz tego swego mobka, nie? Możesz ty.
No. No. Dlatego mówię, już zajebiście, że je mamy i ja tak dlatego na to naciskałem, nie? Mówię, spokojnie. Cieszę się, że to zrobiłeś. Jezu, jaka cisza, jak się wychodzi. Już za głośno. Kurde, ale no nie ma żadnych tutaj struktur takich lepszych. A tu powinno być jeszcze z 5-6 wież. Kolczasty las. To jest coś z obsydianu. No te wieżyczki to tego. No cały czas. Gdzie ty masz ten obsydian? Aha. No to nie, to są zwykłe takie coś a la monumenty. Mhm. Ja tylko widzę, o, ktoś żyje i nie żyje. A to tam na samej górze to jest blok tego, lazuli. Lazuli. To tak zwany blok dla żula. Okej. To co robi? No patrz, blok lazuli, a pisze się dla żuli. Lazuli. O, fuck. Co to kurwa? A, on... Skeleton. No tak jakby chochliki. Druidzi. A to jest skeleton druid. Nie, to jest akurat taka wolno stojąca. No. Kurwa, się przestraszyłem tego ognia. O, ale chyba mamy zrobioną kopułę. Tak dobrze z tego co widzę. Może nie kopułę. To jak się nazywa taka górka? Górka? Nie, to się jakoś inaczej tam profesjonalnie nazywa. Kopiec? O, kopiec. No co? No to jest kopiec przecież. No i? No i ogólnie możemy skopać się do dołu, bo w tym kopcu jest dużo szczęścia, ale też dużo potworów. O Jezu! To ty znowu widzisz. Czerwona wełna. Zastanawiam się, czym ona się ekscytuje, nie? Wow, wow, wow. Czym ja mogę się ekscytować? Minecraftem! Jej! Dobra, myślę, że jeszcze tak z 5 minut pobiegamy, wiecie, i na dzisiaj to już będzie koniec odcinka. Bardzo szybko nam czas ogólnie minął, trochę było pokazywania tego domu. A tutaj cały czas idziemy przez jakieś tereny, więc mówię, ewentualnie jeżeli chcecie być dalej z nami na podróżach w Twilight Forest i szukanie tych bossów. Bo myślę, że po prostu ja na odcinkach będę zabijał te bossy, bo czasami musimy odnaleźć aż dwie pary. Bo niestety achievementy nie wchodzą od razu. Bo na przykład jak będziemy bić się z Minotaurem. O, mamy zimowy teren, to możemy zaraz się dostać na tą kopułę. Czy ja aktualnie wpadłam do japy. Okej. Więc możesz mnie przyteleportować do siebie. No to nie, ja się tam do ciebie podejdę, nie możesz się wykopać? Nie. Jezu, fioletowa owca. Czekaj. Nie no, w tym momencie będzie się najlepiej teraz przyteleportować. Gdzie ty kurde poszłaś? No mówię ci, że wpadłam do japy. Wywiółka. Gdzie to pierdolona owca? Tutaj. Gdzie? Nie ta, fioletowa była. Była gdzie fioletowa? Ej, nie zabiłem. Odnośnik świni dzik. Nie mam, coś się ubzurałaś. No kurde. Nie no, widziałam przecież. Nie wmawiaj mi, że coś sobie wmawiam. Dobrze, nie będę wmawiać, że coś sobie wmówiłaś, że tak naprawdę tego nie wmówiłaś. Tak. Dobra. Dokładnie. Misio! Ja pierdolę. Jaki groźny. A to był groźny bisio. Dobra. Myślę, że to będzie dobre miejsce na zakończenie odcinka.
Tam jest woda. Gdzie? Mhm. Tu. No myślę, że teraz nie będziemy już wracać do nas. Ogólnie odcinek, jak będziemy startować, to też w Twilight Forest od razu. No dobra, chodźmy jeszcze na ten zimowy te... A nie, dobra, tu przy wodzie. Nie, przy wodzie, przy wodzie. Jakoś ładnie się ustawić, z kotletem w łapie. Kurwa. Okej. No dobra, moi drodzy. Z tego, co widzieliśmy, trochę dzisiaj porobiliśmy. Poza live'ami też grałem. Muszę was przeprosić ogólnie, że nie było live'u z Minecrafta, ale też miałem dość mało czasu. Niestety robota. Teraz też tak jest. Ale no, już będę się starał trzymać terminów. No i ogólnie co... Słucham. A ja tak tylko jeszcze chciałam nadmienić, że ty masz 8 śmierci, a mam 6. No bo zginąłem raz... Specjalnie? Ty. Nie, raz cię w chuja zrobiłam. No raz mnie w chuja zrobiłeś, ale... A, wiem co się stało. Ogólnie jak dostałem prezenty z dungeonu, tego całego w niebie, to jakiś prezent był zbugowany. I po prostu wszystkie, jakby to powiedzieć, zrobił się jeden wielki item z całego obszaru naszego domu, czyli poznikały oznaczenia na tego, na tabliczkach, nie na tabliczkach, poznikała podłoga i ogólnie musiałem coś zrobić, żeby to skasować, a nie mogłem znaleźć komendy, to po prostu wszystkie możliwe rzeczy skasowałem, jakie były. W moim ekwipunku i na świecie, żeby tylko w skrzynkach wszystko zostało, nie? Jezus. No. No dobra, to taka jest historia mojej ósmej śmierci. No i tak jak mówię, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, zostawcie suba, żeby nas było więcej, łapkę dla większych zasięgów. No i ogólnie zapraszam was na fanpage'a na Facebooku, gdzie tam jest... Głównie jakieś takie szczegółowe informacje przekazywane i gdzie zawsze jest info o nadchodzącym odcinku. Ja się na razie z wami żegnam. Nara! A.